4 marca wreszcie wystartował 4. sezon House of Cards i co ważne, wystartował również na polskiej platformie Netflix. Co oznacza prawdopodobnie, że tak jak my, spędziliście ten weekend z Frankiem i Claire Underwoodami. Niezależnie jednak od tego, czy zdążyliście już obejrzeć ten sezon, czy jeszcze nie, a może jesteście w trakcie, mamy dla Was sporo ciekawostek na temat tego serialu, bez spoilerów. Trochę oczywistości. House of Cards od Netflix to remake brytyjskiego dramatu politycznego pod tym samym tytułem. Oparto go na serii powieści Michaela Dobbsa, choć nie jest to adaptacja 1:1 i od pewnego czasu opowieść idzie już własnym torem. Serial koncentruje się na losach bezkompromisowego polityka Franka Underwooda i jego żony, którzy nie przebierając w środkach pną się po szczeblach władzy. Każda dotychczasowa seria ma 13 odcinków. Aktualnie powstały 4 serie, 5 jest już potwierdzona, mimo że z serialu odchodzi showrunner i scenarzysta Bo Willimon. House of Cards w liczbach. 1 jak pierwszy wybór. Jak mówi David Fincher, każdy z aktorów obsadzonych w najważniejszych rolach w serialu to tak zwany pierwszy wybór. To znaczy, że nie tylko wszyscy, o których myślano, zgodzili się na pracę przy projekcie, ale również to, że nie trzeba było nikogo na siłę zastępować. 7 jak 7 miesięcy, których potrzeba, żeby przygotować scenariusz nowego sezonu. Tak przynajmniej twierdził dotychczasowy showrunner, czyli Bo Willimon, który właśnie kończy swoją przygodę z House of Cards i na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. 16 jak 16 minut, których potrzebowali pracownicy Netflix, żeby zdjąć omyłkowo opublikowany sezon 3. Falstart nastąpił na 3 tygodnie przed oficjalną datą premiery. 100 jak 100 milionów dolarów, które kosztuje zwykle produkcja jednej 13-odcinkowej serii. Koszt konkretnych odcinków bywa co prawda różny, ale zwykle całość zamyka się właśnie w tej okrągłej sumie. Z internetu na salony. House of Cards ma na koncie kilka przełomowych rekordów. Dla Netflix był to drugi autorski serial tuż po mało znanym Lilyhammer z 2012 roku. Była to ogromna inwestycja i bardzo ryzykowny projekt, dlatego zależało im na jak największym zasięgu. Prawa do serialu sprzedano do bardzo wielu krajów i to często na wszystkie sezony, jakie powstaną. Stąd ogromne zamieszanie, na przykład przed premierą 4. serii. Samej stacji się to jednak szybko opłaciło. House of Cards było pierwszym serialem internetowym, który został nagrodzony Złotym Globem. Otrzymała go Robin Wright za pierwszoplanową rolę kobiecą. Prawie jak The Wire. House of Cards ma wiele wspólnego z The Wire, co nie do końca jest zbiegiem okoliczności. Po pierwsze, oba seriale są częściowo kręcone w Baltimore w stanie Maryland. Po drugie, grający Freddiego Odrzeberek Rek E. Caffey zagrał też w 2 sezonach The Wire. W obu serialach pojawia się też ten sam bar o nazwie Stamper. Wybierając tę lokalizację, Fincher nie wiedział, że ekipa The Wire pojawiała się tam regularnie. Nie taka znów fikcja. O tym, jak wiele House of Cards ma wspólnego z prawdziwą polityką, mówiliśmy już tutaj. Ale nie wspomnieliśmy, że Bo Willimon w latach 1998-2004 pracował przy kilku kampaniach Partii Demokratycznej, co zresztą zainspirowało go do nakręcenia filmu Idy Marcowe. Ale to nie wszystko, bo głównym konsultantem politycznym na planie jest były doradca kandydującej na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Hillary Clinton. Rachel miała mieć 5 linijek tekstu. Niczym Jesse Pinkman w Breaking Bad, prostytutka Rachel Posner miała zginąć praktycznie od razu. Szybko okazało się jednak, że jej rola ma ogromny potencjał. Po 2 odcinkach scenarzyści doszli do wniosku, że Rachel może się jeszcze przydać. House of Cards rządzi w Chinach. Przy czym nie jest tylko hitem, jest mega hitem. Serial oglądać można za pomocą serwisu streamingującego Sohu i tam tylko w 2014 roku obejrzano go 24,5 miliona razy. Co ciekawsze, spora grupa fanów House of Cards to pracownicy instytucji państwowych na czele z przewodniczącym partii komunistycznej Wangiem Quishanem. Siła bez ruchu. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech House of Cards jest sposób filmowania. Narzucił go i praktycznie do dziś się tego wszyscy trzymają David Fincher. Intensywny klimat serialu w dużym stopniu zależy od statycznych kadrów. Kamera praktycznie się nie przemieszcza, dozwolone są przejazdy, a użycie steadicamu na planie jest całkowicie zakazane.
I to już wszystkie ciekawostki na dziś. Oczywiście bardzo jesteśmy ciekawi, jak podoba Wam się czwarty sezon. Piszcie w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, możecie dać nam lajka, zasubskrybować nasz kanał. Znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie.